W dzierżoniowskim klubie bokserskim na co dzień trenuje wielu zawodników. Jednym z nich jest Mariusz Wach, który pod okiem Piotra Wilczewskiego przygotowuje się do swojej kolejnej walki. Na sali się cały czas dzieje, nie zawsze są możliwości pokazania tego, bo niektóre mogą, muszą być, że tak powiem, objęte tajemnicą, bo nie każdy zawodnik przyjeżdżający z zagranicy chce się pokazać u nas, bo wiadomo, że są promotorzy, jest wiele jakichś tam złości, zawiści i nie każdy chce, że nam pomaga, tak? Ale dzisiaj akurat mamy na sali Jermela Millera, zawodnik, który boksował z Mariuszem Wachem, który boksował z Tomaszem Adamkiem, miało to było dojść do walki jego z Antonem Joshuą, niestety w niesportowy sposób po prostu prowadził się i został zawieszony. Ale tak dzisiaj jest, z nami sparuje, pomaga nam teraz do walki z Kanadyjczykiem rosyjskiego pochodzenia. Tylko że walkę przesunęli z tego względu, że jest właśnie koronawirus i teoretycznie walka ma być w lutym. Czy będzie w lutym, nie wiadomo, wszystko się okaże. Miałem mieć walkę 22 stycznia w Kanadzie z Mahmudowem, ale ostatnio, z dwa dni temu, dowiedzieliśmy się, że tą galę w ogóle przesunęli na 19 lutego. Ale dalej trenujemy, przygotowujemy się. Ze Stanów przyleciał Miller. Przedwczoraj miałem pierwszy sparing, dzisiaj mam drugi sparing. Więc dalej jestem w tym cyklu przygotowawczym, nic nie odpuszczam. Sparing partner przyleciał do ciebie ze Stanów. No ty jesteś jednym z tych zawodników, którzy mają chyba problem ze sparing partnerami tutaj u nas na miejscu. Tak, wiadomo, że tutaj w kraju jest ograniczona ilość tych zawodników wagi ciężkiej. Muszę posiłkować się takimi zawodnikami z zagranicy. Akurat Miller przyleciał tutaj na galę, tak zaproszony został przez Łukasza Kownackiego. Piątek była gala niedaleko Wrocławia, gdzie on był zaproszony i skorzystaliśmy z tego przywileju, że on tutaj jest w kraju. Zostaje chyba bodajże do jutra. Dwa sparingi z nim zrobię, więc dla mnie to jak najbardziej na pozytywne takie sprawdzenie się. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, Dzierżoniowski Klub Bokserski, no można powiedzieć już twój drugi dom. Kurczę, jak nie pierwszy, tak, bo tutaj więcej czasu spędzam niż w swoim rodzinnym domu. Już tutaj od wielu nastu lat jestem gościem. Znam wszystkie zakamarki, wszystkich sklepikarzy, wszystkich, no może nie ludzi, ale większość tych osób gdzieś tam przewija mi się na mieście czy na sali treningowej, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera w Dzierżoniowie. Poza Mariuszem Wachem w Dzierżoniowskim Klubie Bokserskim trenuje wielu innych zawodników. Dokładnie tak, mamy Kamila Łaszczyka, który robi comeback po kontuzji, że miał już praktycznie jedną walkę, ale to jeszcze nie było to. Ta walka była na zrzucenie rdzy, była ciężka, ale wygrana. I 11 marca prawdopodobnie Kamil wraca. Kamil Bednarek, który jest gdzieś plątający się z tyłu za mną, też wraca już chyba w marcu bodajże. Dzisiaj jedziemy do Warszawy na obóz, na konsultację lekarską, która jakby jednoznacznie potwierdzi, że on już wraca w tym marcu, kwietniu, czy jeszcze robimy dużą przerwę. No mamy Damiana Kryby, który wygrał teraz ostatnio tutaj pod Wrocławiem w pierwszym rzędzie już przez knockout. Ma wielu pięściarzy. No i tak szykujemy się, bo chciałbym powiedzieć, że będziemy robili fajną imprezę tutaj na Dolnym Śląsku już w marcu. Nie wiem, czy się będzie mogło to mówić, ale wiem, że jest już prawie dopięte i będziemy to robili. No i mamy Mistrzostwa Polski teraz młodzików, juniorów, także na sali naszej dzieje się cały czas coś.